przyszedłem malować obraz. I kiedy właśnie dotarłem na miejsce, zobaczyłem, że nie ma balotów słomianych. Rolnik je zabrał, tak jak wcześniej mówiłem, że może taka sytuacja się wydarzyć. Ale no cóż, zrobiłem sobie zdjęcie, także można ze zdjęcia sobie tam oglądnąć i domalować elementy, które ktoś nam zawinął. Także co, biorę się do roboty, będę wam pokazywał, jak tam będzie szedł ten dalej etap. Co mi się przypomni, to na temat właśnie techniki malarskiej, to oczywiście będę o tym mówił w trakcie malowania. Przyszedł ze mną Janusz. Janusz. Także będzie mi towarzyszył w dzisiejszych działaniach artystycznych. Zobaczymy, jak to z nim pójdzie. Farbeczki już wycisnąłem na paletę. I co? Zaczynam malować obraz. I tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę nie bójcie się kolorów. Starajcie się mieszać farby ze sobą. Nie bać się, że jakiś tam nie wyjdzie, czy za ciemny, czy za jasny. Odłożyć to na bok. Pomieszać znowu. No i myślę, że będzie dobrze, tak? Tak jak to jest w malarstwie. To przede wszystkim kolor. Kolor tu odgrywa pierwszorzędną rolę. Oczywiście forma też, bo jak wiadomo, w historii sztuki różne formy się zdarzały. Ale ja sądzę, że w malarstwie powinniśmy się troszeczkę potrudzić i jednak te kolory szukać, żeby wyglądało to ciekawie. Także cóż, biorę się do roboty. Pogoda jest fajna, przyjemna. Akurat dzisiaj był lekki upał, ale słońce już jest blisko ku horyzontu. I co? Biorę się do roboty. Jak widzicie, skupiam się bardziej na prawej stronie obrazu, gdyż oprócz właśnie zniknięcia balotów, to rolnik może w każdej chwili zaorać pole i znikną te właśnie tutaj kolorki. Także spieszę się, żeby dokończyć prawą stronę, a później już na luzie robić sobie resztę obrazu, które mam nadzieję nie zmieni się. Chyba że przyszłaby jakaś nagła wichura czy trąba powietrzna i zmiotłaby nam las z horyzontu, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Także co, działamy dalej. Janusz, będziesz malował? Janusz? Jesteś malował? Co? Lubisz malować? Chciałem wspomnieć jeszcze o kilku aspektach technicznych. I właśnie tak. Tutaj widzimy bruzdy zrobione przez pojazd rolniczy.
o właśnie tutaj. Tutaj jest droga. Tworzy to nam fajną perspektywę i warto skupić się też na tym aspekcie. O, właśnie tutaj. Ja namalowałem to oczywiście na szybko, ale zaraz to będę dopracowywał. I to słuchajcie, jeśli to dopracujemy, stworzy nam fajny efekt. Oczywiście warto zwracać na to uwagę, warto zwracać na szczegóły, już zwróć uwagę na pierwszy plan. Oczywiście pierwszy plan skupiamy się najbardziej nad szczegółami. Dalszy możemy zostawić, oczywiście nie skupiać się. Jeśli w naszym przypadku chcemy pokazać pierwszy plan, skupiamy się na pierwszym planie, mały pędzelek i dopracowywanie pierwszego planu. No widzicie właśnie korekta tych linii. Musimy dobrze perspektywę tutaj, te linie się zbiegają. Należy je tak namalować, aby to tworzyło rzeczywiste rzeczywisty obraz. Tak jak widzimy, także troszeczkę pracy palcem nie zaszkodzi. To jest oczywiście sztuka. Sztuka przede wszystkim nie może być tylko i wyłącznie techniczna. Możemy użyć różnych narzędzi, tak aby nie trzymać się ogólnych zasad. Możemy oczywiście łamać zasady w sztuce. To nie jest obraz na zamówienie. Oczywiście jakbyśmy robili na zamówienie, ktoś by chciał namalować tak jak on chce, oczywiście musimy się tego trzymać, tak, bo ktoś płaci za to pieniądze. Natomiast dla siebie, jeśli oczywiście malujemy pierwszy raz i chcemy się nauczyć malarstwa, to powinno być szaleństwo, nie musimy się trzymać żadnych zasad. To co nam w sercu gra i w duszy oczywiście, staramy się to przelać na płótno. To jest oczywiście i nie przejmować się, że ktoś tam powie tak, tak, czy tak, czy on mi się nie podoba, czy mi się podoba. Malujmy po prostu tak, jak czujemy to. Jeśli chcemy się oczywiście nauczyć, malujmy tak, jak to czujemy. Nie, że ktoś nam technicznie powie, o tak, tak, to jest krzywe, czy coś. Oczywiście, później sobie to poprawimy. W trakcie widzicie, ja nie narysowałem od razu sobie, wyrysowałem tych linii i tak dalej. Można oczywiście namalować pierwszy raz, jak malujemy. Możemy sobie wyrysować to oczywiście, te linie, jak idą dokładnie. Ale nie musicie tego robić, możecie po prostu popracować na początku nad kolorami, bo oczywiście malarstwo to przede wszystkim kolor. I jakoś to będzie fajnie szło. Tak jak mówię, powolutku, nie spieszymy się, mamy czas, wyjść sobie w plener. No oczywiście tu jest czas, tak? Nie każdy ma czas, no ale jeśli nie mamy tego czasu, możemy sobie zrobić zdjęcie i zawsze w domu sobie pomalować. Jeśli oczywiście nie mamy innych nawału obowiązków, jeśli chcemy zainteresować się sztuką, a sztuka naprawdę daje trochę do myślenia, uspokaja i zwalnia nam pewne myślenie i wiadomo, teraz świat jest nastawiony na szybkie doznania, natomiast tutaj możemy sobie postać wśród właśnie natury, pól, lasów. Zaczerpnąć tej energii nawet ze słońca, chociaż już zachodzi, nie ma tej energii, to na przykład w południe, wtedy nie wytwarza się ta witamina D3. Ale no cóż, kolory natomiast myślę, że są bajeczne. Działa to też na naszą percepcję. Także cóż, kombinujemy, malujemy, uczymy się na własnych błędach też również. Napiszcie również w komentarzach, czy może coś chcielibyście więcej wiedzieć. Oczywiście ja nie jestem zawodowym malarzem. Ja przede wszystkim zajmuję się bardziej rzeźbą niż malarstwem, ale że coś wiem, zawsze zdecydowałem się nagrywać te filmy. Może akurat komuś pomoże, może na przykład kogoś zainspirować do malowania obrazów. Także serdecznie
namawiam do malowania obrazów. Na pewno to wzbogaci naszą wyobraźnię i może nawet zmieni podejście do życia. Oczywiście, słuchajcie, pierwsza zasada malarstwa. Nie stresujcie się, że coś Wam w trakcie pracy nie wychodzi. Przede wszystkim to ma być przyjemność. Oczywiście, malowanie obrazu jest żmudną operacją. Na pewno traficie na różne problemy, ale nie przejmujcie się tym. To ma przede wszystkim przyjemność dla Was. Dla waszego relaksu, tak? Żeby się nie stresowali. Mieszajcie sobie kolory na spokojnie, powoli. Nie śpieszcie się, to nie ma być robione na już. To ma być przede wszystkim relaks dla was. Dla waszych myśli, odpoczynek od dnia codziennego. Także nie stresować się, powolutku sobie malować, mieszać, tak jak ja, widzicie. Już chcę, wiadomo, też niekiedy tak mam, że chcę od razu skończyć obraz i szybko, szybko, ale to się tak nie da. Skupcie się na obrazie, na kolorze, na szczegółach, przede wszystkim na pierwszym planie. Jakoś to będzie szło. Później wypracujecie własny styl. Tak mówię, nie musi to wyglądać jak zdjęcie, tak? To jest sztuka. Zawsze możecie coś dodać od siebie. Nie bójcie się przede wszystkim kolorów, mieszać. I jakoś to będzie wychodzić. Także powolutku, aż do skutku. Jak widać, Janusz wytrwa do końca, jest niezwykle cierpliwy. Chodź, Janusz! Chodź!